Od 10 grudnia można nabyć choinkę zarówno w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów, jak i przy każdej leśniczówce. To chyba nie są duże koszty, jeżeli ktoś się zdecyduje na takie żywe drzewko kupione u Was. Nie są duże koszty. Cena choinek zaczyna się od 23 zł, to taka metrowa choineczka, a taka standardowa 1,5 metra do 2,5 39 zł. Można również sobie ją wygodnie zapakować do siatki. Celem łatwiejszego transportu. Myślę, że to fajna opcja na choinkę. W tym roku widzę, że dominują sosny. Tak, dominują sosny, tylko w kilku leśnictwach będzie można sobie dostać świerka, ale sosna jest wdzięcznym gatunkiem, ponieważ bardzo długo się trzyma w mieszkaniu, no i pięknie wygląda, nie opada tak szybko z igieł. Czy to nie za wcześnie, żeby już teraz kupować choinkę? Tradycja mówi, że powinno się ubierać, no jak nie w Wigilię, to tuż przed. Nie za wcześnie, no my musimy troszeczkę wyjść przed tym terminem, bo oczywiście przed samymi świętami jest mnóstwo innych rzeczy. Natomiast spokojnie, tak jak mówię w przypadku sosny i świerka, jeżeli sobie zakupimy ją dzisiaj nawet, będziemy trzymać na polu, ona nam nie opadnie z igieł, będzie piękna, zielona i wytrzyma spokojnie. Z doświadczenia mogę to potwierdzić. No właśnie, sosna chyba ma tą przewagę nad świerkiem, że jeszcze później po świętach długo wytrzymuje. Tak, ja u siebie w domu trzymam taką choinkę sosnową nawet i miesiąc. Od 9 do godziny 16 zapraszamy. Przed siedzibą Nadleśnictwa Chrzanów jesteśmy piątki, soboty oraz wtorki i środy. Tak samo w tych samych godzinach jesteśmy do Państwa dyspozycji przy każdej leśniczówce na terenie naszego nadleśnictwa, za wyjątkiem, tutaj podkreślę, Piły Kościeleckiej. Niestety załoga okrojona i tam sprzedaży nie będzie.